No dobra. No dawaj, Kuba. Mietek. Strzelaj. O Jezus. De la Puerta. Weź w ogóle. Ja myślę, że ciebie to w Polsce powinni zamknąć. Ci Hiszpanie normalnie. Ja nie rozumiem w ogóle. Jest to tym na tym nosem. Jakieś imię... Sir, ma... W ogóle nie potrafię tego powtórzyć, bo ja nie wiem. Los ma ponad... Jesteś na niego, Kuba? No właśnie nie jestem pewien, bo piosenka była nawet taka znośna. Jakby, nie wiem, przyszedł kilka ubrany tak jak Zeno, to byłbym na tak. Ale niestety jego image po prostu mnie przeraża. No nie da się robić, nie da. Dobrze. Ja jestem na nie. Zaczynam teraz. To jest przyszły Lodi przecież. Naprawdę. To potrzebują takich artystów, a nie... To dobrze. Staraj taśmę jak takie, wiesz... Daj, czy by się powiedzieć, że pan... No, to by śpiewała, nie? No, wiesz, się palce nie pokazuje. Kulturalnie. Kulturalnej polityce nie byś brał. No, prawdę śpiewał. Rolka do... Dobra, panie! Ja teraz mówię, panie. Mów, panie. A więc tak. Głos jest... Znośnie. Ale oglądać bym cię nie chciał. Więc wolałbym słyszeć cię w radiu niż widzieć w telewizji. Uważam, że można dać ci szansę. Jestem na tak. Słuchaj. Spójrz w lustro i przyciśnij jaja do mywarki. Jestem na nie. Ja nie wiem, czy masz jakiś kompleks jajowy? Nie. To chyba progo. Jesteś... Mamy to uważamy. Progo. Wiem, wykastrowali cię, że ty ciągle każesz ludziom przyciskać jaja do umywalki, do lodówki, jak wszystkich bez problemu. Słowo mi się podobało jakoś. No ja nie rozumiem. Pierwszy raz powiedziałeś, że może tak, ale... Nie podobało mi się po prostu. Ty jaj nie masz, zobacz jak ty wyglądasz, taki pedał. A nie, powtarzasz się pan. No pedał, no. No no, chcemy pedału. My też nie chcemy. W ogóle, następny. Dzień dobry, moje imię Mietek. Chciałem zaśpiewać o... przykrej tragedii, która się odbyła 21 września ubiegłego roku. Moja piękna ubora się spaliła. Jakiś idiota z pistoletem na ogień podpalił moją uborę. Dobra, proszę o muzykę. Jak dym może być na wodzie, a ogień w powietrzu? No, nie, to jest totalnie pokićkane pojęcie, nieprawdaż? Tak. Ja jestem na tak. Pozwoli pan. Ja jestem zdecydowanie na tak, to jest piosenka z moich lat. Ty szlu się nazywaj. Podobało mi się. Jestem zdecydowanie na tak. Tak, może ja jest lepszy, starość. Ja chciałem powiedzieć, że wychowanie było raczej archaiczne. Nie jestem za takimi starymi utworami. W ogóle te
teraz ludzie, do ludzi nie przemawiają takie rytmy. Rock. Rock jest świetny, uważam, tak. Ostre brzmienie, jestem za tym, to by się nie sprzedało. Ale uważam, jakby to powiedział mój kolega, too old. I naprawdę, ja jestem absolutnie na nie. Who cares? Teraz ja, ale tak. Te młodzi to samo. Muzyka typu retro mi jakoś nie przychodzi do gustu. Takie stare przeboje są jakieś... archaiczne. Między innymi, ale to tak można powiedzieć, że nie podoba mi się ta muzyka stodoła. Kogo obchodzi pańska stodoła? Panie w ogóle, z czym pan do ludzi? Ale zaznaczył, że może na to przypomina nasza tragedia. Tadeusz chce powiedzieć, że nic mu nie stanęło. Jestem absolutnie zdania Tadeusza. Dobra. Ale ostatnio mi się zdaje. Jesteśmy na nie. Nie. Pan w ogóle powinien. Ale ta piosenka się cieszyła. Ostatnio to jest naprawdę dobra piosenka. Ja też tak sądzę. Ostatnio. No, stare dziadkowie. Chyba czasami do nich prawda, że jest naprawdę dobra muzyka. Ale już dziękujemy Państwu. Dobrze, dziękujemy. Dobra. Dziękujemy. Pan już. Proszę. Koniec. Dziękujemy. I to był nasz show. Lodi.